Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym Co ja czytam przedstawiam Wam namiestnika Adama Przechrzty. Namiestnik jest drugą częścią Adepta i jeżeli podobał Wam się Adept, to namiestnik Was zmiecie. Rozgrywa się w Petersburgu i w Warszawie w czasach I wojny światowej, w momencie trochę przed i w trakcie kontrowersji rosyjskiej na zachód. No i mamy oczywiście nasze enklawy z potworami, dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż to jest druga część, więc... Dla tych, którzy nie wiedzą, odsyłam do pierwszej części, do recenzji pierwszej części. No i tutaj mamy znowu te enklawy, w których pojawia się magia, w których są demony, w których można poznać w bibliotekach tajemnicze słowa, które później działają troszkę jak magiczne zaklęcia, takie mocne. No i mamy naszych dwóch ulubionych mężczyzn, gentlemanów. Olafa Rudnickiego, który jest alchemikiem i przy tym adeptem, który poznał właśnie takie słowo mocy. Oraz Aleksandra Samarina. On się tak nazywa? Saszka do niego mówiłem, więc chyba Aleksander. Samarin to chyba nazwisko. Na początku, jak już mówiłam, przenosimy się do Petersburga, gdzie nasz Olaf musi uratować carewicza przed śmiercią, przed chorobą. W namiestniku podobało mi się przede wszystkim to, że jest tutaj zachowana taka równowaga między pokazaniem życia w tamtych czasach w wyższych sferach szczególnie, bo w niższych nie. Właściwie tylko w wyższych sferach, gdzie się obraca Olaf i Samarin. Trochę mamy magii i takich pościgów za nadnaturalnymi stworami. Mamy front opisany, pokazany lekko, ale tak bardziej, żeby sobie pooglądać i żeby się coś działo i akcja była. Żadnych tam tragedii do przeżywania. No i to, co mi się jeszcze podobało, że tutaj mamy życie rodzinne, że jest to fantastyka, w której naprawdę bardzo dużo się dzieje, ale jest też czas na herbatkę u cioci. Poza tym, tak jak już mówię, kupa demonów, kupa alchemicznych jakichś sztuczek, bardziej magicznych sztuczek i wartka akcja. I to, co jeszcze było fajne, to że tutaj w odróżnieniu od Adepta nie ma już takiej cudownej ścieżki kariery Olafa. W Adepcie po prostu za szybko się dobrze działo. Wiecie, on... No tak jak mówię, za szybko było dużo dobrych zbiegów okoliczności, które doprowadziły go do jakiegoś tam miejsca. Tutaj już tego nie ma. Nie razi nas w oczy już to, że tak, kurczę, chyba za szczęśliwie tutaj. Chyba ma za wielkie szczęście i jakoś tak nienaturalnie szybko awansuje. A tutaj w namiestniku zostało to tak... Bardzo stonowane, fajnie. Dlatego polecam. Bardzo fajnie czytało mi się namiestnika. Pomimo tego, że jest to dosyć gruba książka. Tak jak mówię, dzieli się ona na takie dwie główne części. Jedna rozgrywa się w Petersburgu, druga już w Warszawie. Losy Olafa z Samarinem nam się cały czas przeplatają. W ogóle ich relacje są dosyć fajne. Tak jak mówię, tutaj fajnie pokazane jest takie to życie rodzinne. Bo oni udają, że są kuzynami i mają fajną ciotkę, która... wszyscy się boją. Ogólnie fajnie. Nie będę nic więcej dodawać. Polecam namiestnika. Jeżeli podobał Wam się Adept, namiestnik będzie Wam się podobał bardziej. Zaręczam. A jeżeli nie czytaliście Adepta, to odsyłam do, tak jak już wcześniej mówiłam, do odcinka o Adepcie. No dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.